Cześć! Mam dzisiaj dla Was obiektywową ciekawostkę. Mam takiego kolegę, który jest bardzo zajawiony fotografią i postanowił on wydrukować na drukarce 3D własne obiektywy. Podstawowym założeniem było zbudowanie czegoś, co da ciekawy efekt optyczny, bo nie sztuka zbudować kopii obiektywu, który możemy zdecydowanie taniej i w lepszej jakości kupić normalnie w sklepie. Obiektywy oparte są na jednej soczewce achromatycznej, które kolega Piotrek skupował, gdzie tylko się dało. Niektóre na targach staroci, niektóre zamawiał przez internet, niektóre pochodziły z jakichś starych obiektywów. Wybrał kilka soczewek, które wydawały mu się ciekawe i które dadzą ciekawy efekt i na podstawie ich próbował budować i projektować same obiektywy. To jest jeden z pierwszych obiektywów, które zrobił. Posiada konstrukcję prostą, ma dosyć długą ogniskową. Ostrość ustawiamy poprzez wysuwanie. Drugi obiektyw już jest znacznie bardziej rozbudowany, ponieważ mamy tu przesłonę składająca się z dosyć wielu listków. Tak ustawiamy ostrość. Ostrość ustawiamy po prostu wysuwając, okręcając. Kurczę, takie coś można samemu wydrukować. Mnie jednak najbardziej zainteresowało to maleństwo. Stały ogniskowy ze stałym światłem, bez listków przesłony, ma tylko regulację ostrości. Budowa tego obiektywu jest bardzo prosta, banalnie wręcz. Składa się z czterech elementów. Dwa elementy, które okręcając powodują nam zmianę ostrości poprzez odsuwanie soczewki. Jedna soczewka plus pierścień, który ułatwia nam obracanie. Oto cała filozofia. Obiektyw posiada magnet EF, a więc żeby go użyć na kamerze Sony będę potrzebował przejściówki. Na początek sprawdzę Comlite'a, a później zobaczymy, jak się zachowuje na MetaWąsie. Do testu użyję FS5. No to pierwsze odpalenie. Mam 1/4 NDK. Teraz nam światło świeci trochę w obiektyw, ale jeżeli przesłonimy, to wygląda nam to tak. Obiektyw to ekwiwalent 40 mm na pełnej klatce z przesłoną 1.4. 1.4, 1.5, tak wynika z obliczeń. Zobaczymy trochę pod światło, jak wygląda obraz. Ostrość mamy w centralnej części kadru, a po bokach całkiem fajne rozmycie. Kiedy wysuniemy maksymalnie pierścień, gdzie on prawie wypada, mamy całkiem przyjemne makro. To jest minimalna odległość ostrzenia. Jak widzimy, głębia ostrości jest dosyć papierowa. Fajne rozmycie tła jest przy nim. No to pozostaje jeszcze przetestować go z MetaWąsem Ultra 4, tylko niestety jest zapięty na tej kamerze, więc muszę zmienić przejściówki. Przejściówki zamienione. Przypinamy go na MetaWąsa. Nie mam niestety modelki, więc pod ręką, więc będziecie musieli patrzeć na mnie. Próbuję ustawić jakoś ostrość, przychylając się i odsuwając. O, to chyba ten moment. Teraz patrzę w obiektyw. Ciekawy efekt. No tym razem ostrość ustawiam dosuwając twarz. Fajne, podoba mi się. A w międzyczasie przygotowują grillowane polędwiczki. Tego ogóreczki konserwowe domowej roboty. Właśnie zbieram się, żeby jechać oddać obiektywy, więc będziecie mogli poznać Piotrka, który je zaprojektował.
Siema, to jest Peter. Cześć. Trochę ciemno. Peter, przyniosłem ci obiektywy. Kurczę, super. Jak? Testy? Ciemno, bo jest ciemno u ciebie. Masz światło takie. No. Fajnie. Dawno do pracy. W zasadzie do wideo tylko ten jeden. Ten szeroki. No wiesz co, pancake, ja ci mówiłem, bo tamte, niestety. No ci mówiłem, że generalnie one są robione bardziej pod fotografię, a nie pod... Ten byłby lepszy pod ten. Zaraz możemy znowu się coś zobaczymy teraz. Bardziej rozbudowana wersja tego poprzedniego. Bo masz strasznie uwalone. To jest lepsza wersja tego, co mi się nie do końca podobał, prawda? A mówisz o czym? O tym, co teraz założyłem. A, to jest tak, trochę taka bardziej udoskonalona wersja. Wiesz, no tak to z prototypem. Zawsze jest coś do poprawienia. To mi się podoba. Co, ten jest fajny, bo ten nie robi takiego mydła. Trochę lepiej można sterować przesłoną. Trochę bardziej kontrolować to, co się dzieje. Ale też nie ma takiego swirla, jak to mówią fotografowie. Takiego zakręconego, takich strasznych aberracji chromatycznych. Wiesz co, ja go używam na zamiennie z tym żółtym, z tym kornetem. Po przymknięciu fajnie jest tą stronę. Jest sympatyczny. Przydałoby się jeszcze w nich bardziej precyzyjne. Regulacja ostrości. Tak jest. To są ograniczenia druku 3D. Mhm. Tutaj niestety. Ponieważ przy wideo to czasami ciężko jest ustawić. Tak. Mega ciężko. Jest. No to nie masz autofokusu. Znaczy wiesz co, ja to. Nie, no, nie mówię o autofokusie, tylko że lekko ruszysz i wszystko lata, nie? Ja gdzieś się robiłem taki testowy obiektyw z trochę bardziej precyzyjną regulacją. O, to jest kolejny też prototyp. On już ma trochę bardziej. A teraz w ogóle nagrywamy. Troszeczkę i masz skok tak naprawdę pół obrotu. Okay. Jakie on ma odległość oszczenia? Dojdę tutaj. Wiesz co, możesz dać go na maksa go wysunąć. Powinien ci prawie makro łapać. Ten albo ten, nie pamiętam, kurczę. Poczekaj, nie ruszę się. Patrz, gdzie jest maks wysunięcia. To jest makro. Teraz jestem na ostrości, tak. No to ten będzie makro. W takim razie. Bo tam się wysuwa jeszcze 4 mm bardziej i bez pierścienia pośredniego możesz mieć od razu praktycznie obiektyw makro. A ten też możemy spróbować. No to już, dawaj. No to i z ostrzeniem to jest trochę zabawy. Ale jak masz czas, no przy filmowaniu to faktycznie tu się liczy szybkość reakcji. W sumie to zastanawiałem się, w jakim projekcie mógłbym wykorzystać taki obiektyw i odpowiedź przyszła szybciej niż się spodziewałem. Mianowicie ujęcie z tego obiektywu wykorzystałem w intro tej serii moich vlogów o testach przeróżnych sprzętów. A wy korzystacie czasami z jakichś nieszablonowych lub niestandardowych, szalonych rozwiązań podczas filmowania? Jeżeli tak, to koniecznie do mnie napiszcie. A jeżeli film się wam podobał, to subskrybujcie kanał, zostawcie jakiś komentarz, like, a do tematu obiektywów drukowanych w technologii 3D możemy wrócić, ponieważ Peter wciąż je produkuje i będą nowe modele. Do zobaczenia w nowym vlogu.